Znaczy, no, my dzisiaj rozmawiając razem, to, że pan jest, no, może nie ma tych jeszcze 10 kandydatów, tak. Pewnie nie jest to proste do zrealizowania. No, pan Bielecki chociażby, mówił, że nie chce, chociażby, go zaproszono, by nie chociażby przyszedł, nie ma przez problemu. Nas, ale... Ale może być tak, że każdy teraz, nasz słuchacz, może przez taki pryzmat popatrzeć tak. na tych tak, kandydatów. Tak, tak. Ja chcę powiedzieć tak, że mówię, moja biografia, ja jestem człowiek wiekowy, prawda? Bo widać włos siwy i... Wiekowy, ja to sprawdzę w 45. W 45 roku, 65 lat, to już wesołe życie staruszka. I proszę Państwa, w tym biogramie co jest, tak? No, przyszedłem na świat w sytuacji, kiedy ojca NKWD zabrało, a więc mama mnie wychowywała i to było bardzo trudne życie. To były, nie chcę, znaczy sytuacje, kiedy w domu nie było co zjeść, mama ciężko pracowała, żebyśmy przeżyli, tak? Moją szkołą była szkoła zawodowa i praca w fabryce. Ja maturę zdawałem, będąc w wojsku, ja służyłem 2 lata w wojsku, prawda? Zdawałem w wojsku maturę, następnie studia i po tych studiach co? Działalność niepodległościowa, za którą trafiłem na kilka lat do więzienia. Za KPRM, tak? Za Konfederację Polski Niepodległej i za działalność niepodległościową. I mogę powiedzieć tak, że zdałem ten egzamin, nie złamano mnie. Co więcej, no, z pewną przyjemnością. Ale to wielu może dzisiaj poszczycić się, że, tak, że też byli. Ale mam na przykład taki zapis w dokumentach poubeckich, że nie można go skaptować żadnym sposobem, bo jest odporny i w ogóle nie warto się... Ja nigdy nie miałem żadnych wątpliwości, że nie wypłynie żaden kwit, że coś komuś podpisałem. Tak? I jest drugi moment. To jest sytuacja, kiedy zmienia się ustrój. I kiedy ja, jako były opozycjonista, tam represjonowany i tak dalej, mam tak zwaną kwalifikację, żeby trafić tak do władzy. Bo to my mamy rządzić. No, co prawda może nie zupełnie moja orientacja, moja formacja, ale jakiś, przecież wszyscy żeśmy znali. I otóż, co ja wtedy zrobiłem, proszę Państwa? Ja wtedy zacząłem zdobywać wiedzę, którą uważałem, że będzie mi przydatna w tej funkcji, którą chciałem wykonywać. Ja zawsze miałem skłonność ogromną do wojska, do obrony narodowej i w związku z tym zrobiłem doktorat i habilitację w naukach wojskowych. Wiesz, nie musiałem tego robić, tak? Następnie wykonałem, mówię, moją pracę w resorcie obrony. Moim zdaniem z sukcesem. A następnie... Powiedział, patrząc na to, co dzisiaj dzieje się, że dzisiaj temu wojsku czegoś brakuje, nie tylko sprzętu. Nie tylko. Szkoda, że może nie ma takiego ministra. Szkoda, bardzo żałuję. Bardzo żałuję, ale wiem też, że żeby być ministrem obrony narodowej, to trzeba być no, członkiem jakiejś partii politycznej. A mój stosunek do obecnych partii politycznych jest, powiedziałbym, bardzo wstrzemięźliwy. Uważam, że chłopcy źle się bawią. Czasami wygląda to, że to są zabawy takie w piaskownicy, gdzie łopatko jeden drugiego coś dzielić. Ale wracam do mojej biografii. Tak może to wygląda na ekranie telewizora, nie, tylko. Nie jest tak źle. Czasami jest i tak naprawdę chyba jednak. No, a on mi ukradł wiaderko. Jeżeli mogę, ja zaproszę naszych widzów. Proszę bardzo. Pan profesor jeszcze tą kwestię powie. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie. Naszym gościem dzisiaj jest pan profesor Romuald Szeremietiew, który jest jednym z kandydatów do fotela prezydenta, do tego urzędu w naszej stolicy, w Warszawie. Telefony do naszego studia 56 657 0011, Polska Północna, 56 657 0012, Polska Południowa i dla zagranicy 657 0013, 657 0014. Czekamy na Państwa pytania, może właśnie do gościa. Czy jakieś sugestie? Proszę bardzo. Znaczy ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć, jakby kończąc tę swoją biografię, no to moje doświadczenie 2001-2009. Mianowicie to jest sytuacja, w której zostałem oskarżony o bardzo kompromitujące rzeczy, o korupcję. Musiałem to znieść i musiałem walczyć przez wiele miesięcy, przez kilka lat o oczyszczenie mojego dobrego imienia. I miałem przeciwko sobie, przepraszam, tak powiem, całe państwo, bo miałem media przeciwko sobie, miałem przeciwko sobie prokuraturę, służby tajne, władze państwowe, które premier pewnego rządu co chwila wchodził na mównicę i mówił, jak to załapano tam jednego i tutaj, prawda, i tak dalej. No, taka etykieta gdzieś tam, tak, za panem chodzi, tak, też, tak, prawda, że ten, tak, proces... Tak.
I proszę Państwa, no jak widać, tak, nie dałem się złamać, tak? Może chodzić człowiek z podniesioną głową. Tak jest. Ale to oznacza, że jestem człowiekiem odpornym. Wytrzymałem na trudy i różne, powiedziałbym, nieprzyjemne sytuacje. Prawda? I jestem człowiekiem, który... Znaczy, była taki moment wtedy, kiedy zostałem oskarżony o te wszystkie przestępstwa. Mianowicie, ja jestem obywatelem, który ma prawo do posiadania broni. Ja mam broń. I była sytuacja następująca, że kiedy prowadzono przeszukanie w moim gabinecie służbowym, ja mogłem się na to nie zgodzić, bo ja byłem posłem. Ale ja się na to zgodziłem, bo uważałem, że nie, w przeciwieństwie do pana prezydenta, prawda, że podaje się oczywiście procedurom, które stosuje państwo. No i wtedy, kiedy to robiono to przeszukanie, to zabrano z mojego sejfu moją osobistą broń. Ja po pewnym czasie wystąpiłem o zwrot tej broni, prawda? To nie jest własność prokuratury. I prokuratura mi tę broń oddała. W sytuacji, kiedy ja mam zarzuty, poważne zagrożenie. I ukazuje się tekst w jednym z tygodników następujący. Szeremietiew twierdzi, że jest człowiekiem honoru, że jest szlachcicem. No w takiej sytuacji, co powinien zrobić człowiek honoru? Palnąć sobie w łeb. Ja mam broń. I wtedy przypomniały mi się słowa mojego, świętej pamięci mojego dziadka Stanisława... Znaleźli się honorowi dziennikarze. Tak, świadka Stanisława Lubowickiego. Mówię, żebyście Państwo wiedzieli, że mam w swojej tradycji nie tylko Szeremietiewów, ale i Lubowickich. Tak? Dziadek mówił mi tak, pamiętaj omuś, martwi nie mają racji. I pomyślałem, rzeczywiście, to jest to pokusa ucieczki od wszystkiego, co się na człowieka wali. A wali się sufit, wszystko. Tak? Ucieczka jest w zasięgu ręki. Nie można oczywiście tego zrobić z wielu powodów, ale i z tego. I jak Państwo widzicie, dziadek miał rację, tak? Bo odniosłem zwycięstwo. Więc ja jestem człowiekiem, który z wielkim trudem odnosi co pewien czas zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Prosimy, telewizja Trwam. Halo? Witamy serdecznie. Aniela z Warszawy mówi. Witam serdecznie ojca i witam serdecznie profesora. Panie profesorze, cieszę się bardzo z tej rozmowy. Właśnie przeczytałam w najwyższym czasie mój honor ustą. Niestety tego honoru w tym rządzie nie będzie i nie ma. Bardzo, a pani Anielu, ma pani jakieś, przepraszam, że tak wchodzę pani w zdanie, tak? Jakieś pytanie do pana profesora, naszego gościa? Tak, mam pytanie. Panie profesorze, to trzeba było mówić, pisem rozmawiać i krzyczeć na głos, co się dzieje z Polską. Dlaczego tak pan w tej chwili, ja drugi raz słyszę to, co pan mówi, ale o tym to trzeba mówić głośno. Trzeba było iść do PiS-u, powiedzieć, kim są ci ludzie. Może prezydenta tego by nie wybrali. Ja jestem rozgoryczona tym, co się stało. Naprawdę jestem rozgoryczona. Czy będziemy mieć tą Polskę inną? Pani Anielo, a pytanie, bo o Polskę inną my wspólnie jesteśmy za nią odpowiedzialni. Prawda, nieraz sięgamy do... Pani, tak? pani rozumie... Ja mam pytanie, dlaczego tak. Pan profesor... Tak. Przedtem głośno nie nawoływał, nie mówił o tym, co zrobił pan Komorowski. Dlaczego tak się stało? Ja nie mam okazji, aby się włączyć w tą walkę przeciwko złu. Nie mam okazji, bo ja nie wiem, do kogo pójść. Mhm. I pytam się jeszcze raz, czy jest ktoś, kto weźmie w ręce... To wszystko, co się stało, czy weźmie w ręce ktoś tą sprawę i skończy z tym, co się dzieje. Bo naprawdę ja nie wiem, jak to będzie dalej. Jak będzie dalej z Polską? Ja tu przeczytałam cały czas, najwyższy czas, ale jestem zbulwersowana tym, co się dzieje w Polsce. Panie profesorze, niech pan ratuje honor naszej ojczyzny, bo nasza ojczyzna ginie. Pani Anielo, bardzo dziękuję.
Ja myślę, że nie tyle przeciwko złu, bo nieraz może nam brakować sił, próbować promować dobro. Tak. Gdzieś tam to środowisko też swoje umacniać i to będzie to, czemu możemy dać świadectwo i na to pewnie sił trochę mamy. Ja wielokrotnie, nawiązując do Pani słów, bo ja rozumiem i troskę Pani i te obawy, podzielam je, to ja podobnie myślę. Otóż oczywiście, proszę Państwa, ja głośno mówię cały czas, to co teraz pewnie lepiej słychać, bo jesteśmy w telewizji, którą ludzie oglądają, ale na temat sprawy, o której Pani mówi, ja też od dawna mówiłem kto i co i dlaczego i jak się zachował. Równie dotyczyło to niestety osoby obecnego Pana Prezydenta, który wtedy jeszcze prezydentem nie był, tylko że głos, żeby był słyszalny, no to musi być jakiś środek, który ten głos przekazuje, prawda? Otóż w naszym kraju ciągle jeszcze, prawda, ma kłopot z docieraniem do ludzi, no czy rzetelna informacja, bo obok tego wszystkiego, co się dzieje w nas, odbyła się oczywiście wielka manipulacja i próby, jakby tak, skierowania Polski w rejony, w które ona iść nie powinna. Przecież zastanawiamy się, myślimy nad tym. Ja odwołam się znowu do Ojca Świętego, wtedy, kiedy on mówił, na czym powinna się opierać Europa. Czy Europa ma się opierać na fundamencie wiary chrześcijańskiej, czy ma się opierać na biurokracji brukselskiej? No, jest spora grupa takich, którzy uważają, że ta biurokracja jest ważniejsza niż to, co mówi do nas Chrystus. No a skoro tak, to już tutaj jest jedna z przyczyn, dla których, powiedzmy, Polska jest taka niewygodna i w takim kształcie, jakim zawsze była w dziejach, jest niepotrzebna. Bo my, ja powiedziałem, my przeszkadzamy, proszę Państwa, my przeszkadzamy. Jest taka ochota w każdym, kto jest troszkę ubabrany, żeby kogoś, kto jeszcze nie jest ubabrany, też ubabrać. To dlatego wynajduje się, są tacy specjaliści, różne ciemne epizody w historii naszego narodu, żeby je najpierw nagłośnić i powiedzieć, że to jest reguła. To nieprawda, że gdzieś zamordowali później Polacy. Później możemy powiedzieć też, że no ja nie jestem aż taki zły jak tak. Tak, tamte. Tak. No te obozy koncentracyjne polskie, które co pewien czas się pojawiają. Jeżeli niemiecki dziennikarz coś jego pisze, no to dlaczego on to robi? Dlatego, że jest idiotą? Prawda? Czy dlatego, żeby winy, które akurat naród niemiecki popełnił, żeby przypisać komuś innemu, tak? Polacy, proszę Państwa, mają piękną, szlachetną historię. I Polacy oczywiście, jak wszyscy, mają różne ciemne momenty w dziejach, prawda? Bo nie zawsze potrafiliśmy stanąć na wysokości zadania. Ale zawsze w polskim narodzie byli tacy, którzy stawali na wysokości zadania. Dziękuję.